Czas na liczebniki porządkowe. Liczebniki porządkowe odpowiadają na pytanie który. Czyli odpowiadamy pierwszy, drugi, trzeci i wyglądają tak. First, second, third. Trzy pierwsze są nieregularne. Od czwórki w górę dodajemy końcówkę th do każdego liczebnika. Na przykład fourth, fifth, sixth, eighth i tak dalej. Jeżeli mamy 21, to 20 jest normalnie, 20, i dopiero pierwszy jest porządkowy, 21st. Dziesiątki, 20th, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th. Jako że dziesiątki kończą się na y, zanim dodamy końcówkę th, zamieniamy y na ie, tak jak w liczbie mnogiej. Na przykład 20th century. Przed każdym liczebnikiem porządkowym mówimy the. Na przykład the first student, the second lesson. Możemy również powiedzieć my. My eighth hamster, my fifth dog. Zobaczcie, jakie różnice są między liczebnikami zwykłymi a porządkowymi. Te małe literki przy liczebnikach porządkowych to po prostu ich krótki zapis. S, T, N, D, R, D i T, H. To ostatnie dwie literki danego liczebnika. Wszystkie nieregularne przypadki i zmiany w pisowni są zaznaczone innym kolorem. Trzy pierwsze liczebniki, pierwszy, drugi i trzeci, są zupełnie inne niż 1, 2, 3. A do wszystkich pozostałych liczebników dodajemy końcówkę th. Zobaczcie, że w piątce nie ma e, a v zamieniło się na f. Fifth. W ósemce nie ma ostatniego t. Eighth. W dziewiątce nie ma e, ninth, a w dwunastce też nie ma e, twelfth. W dziesiątkach też dodajemy końcówkę th, ale pamiętamy, że y zamienia się na ie. Liczby między dziesiątkami są mieszane. Pierwszy człon jest zwykły, a drugi porządkowy. 21st, 32nd, 44th, 89th. Setki, tysiące i miliony też otrzymują końcówkę th. Czemu nie? 100th, 1000th, 1 millionth. Jeszcze jedna rzecz. Przed liczebnikiem porządkowym musimy powiedzieć albo słówko the, albo zaimek dzierżawczy, mój, twój i tak dalej. The 1st of May, the 21st century, the 5th chapter, the 3rd time. His first job, her 4th job interview, our 10th anniversary, their 2nd child.